co-main event, moi drodzy. Walka w boksie. Ja nawet nie wiem z kim, kurwa. I lecimy i mamy na karcie Alana Kwiecińskiego. Co? Mamy na karcie Alana Kwiecińskiego, który będzie się bił z Donem Kasem. Ej, ile walk ma Alan w ogóle, patrz. No. 22 walki. Jakżeś to obliczył? No. I 14 przegrał? Tak. Tak. No ja, no, jak skomentujesz 14 porażek? On nie jest starszy, kurwa? Młody, rok. Rok młodszy. Pierwsze co, to patrzy na wiek. Cały czas. On nie jest starszy, kurwa? Wszystko ma pod kontrolą. Wiek. On jest starszy, kurwa. No gdzie starszy? No, gdzie? Masz 31 napisane, no. No to, a tamten miał 93, kurwa. No dobra, ale tam się pomyli. Reżyserka, to tak stary... sprawdźcie, no, tak, sprawdźcie, jak to wiek. To ja jestem mało lat. Ale on tyle waży? 93,5? No. On duży teraz jest. Jest duży. Kurwa, jak... A, to no to... i dobra, Casio, słuchaj, Alan już zapowiada, że jesteś dla niego tylko rozgrzewką przed tym, co go czeka dalej. A przed czym? No przed kolejnymi jakimiś tam walkami. No myślę, że tutaj wampira trzeba ugryźć, nie? Kolejny wpierdol, tak? Rozgrzewkę teraz. No nie, no co, rozjebie go. Tyle, no. Przygotuję się teraz jeszcze lepiej na niego, bo ostatnią walkę miałem z tym ćpańculą. Teraz kolejnego, kurwa, ćpuna. Wyjaśniam i elegant. No a mamy na linii Alana właśnie, więc skonfrontujmy to. Załatwiłeś się. Halo, halo, witam cię, Alanie. Halo, witam, siema, 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 wariaty, co tam? Czy słyszałeś, co Kasus przed chwilą powiedział? Kurwa, no ja, to po prostu zrobimy to, co już dawno mieliśmy to zrobić. Po prostu wyjaśnimy stary konflikt i tyle. Zobaczymy, czy będzie taki mądry jak... jak dojdzie do walki. Sorry, że, bo nie mogę się skupić, bo lecę na trening szybko, bo kurwa zaspałem. Lecę na trening i... czekajcie. Po prostu... Dobra, dobra, zaparkuję chwilę, poczekajcie, go zaparkuję i jestem gotowy. Dobra. Jestem, bo nieładnie jest prowadzić i gadać. Dobrze. No i... Jak ty zaspałeś w ogóle na 20? To jest pierwsze pytanie z mojej strony. Jak się pracuje, wiesz, cały dzień zapierdziela, to jest normalne, wiesz? Jak się pracuje. A to co robisz na co dzień? A ty zamknij łysa pało tam mordę, bo już mnie też kurde. Do mnie mówisz? Do ciebie chyba. Tak. To kurwa uklęknij, szmato jebana. Uklęknąć, szmato. Jak zaparkujesz, mordę. To uklęknij i będziemy rozmawiać. Zamknij mordę. Uklękniesz do tyłu, kurwa, już niedługo zobaczymy, kurwa, się przygotuję na ciebie solidnie. No, przygotujesz się chyba, kurwa, ty idź najpierw gdzieś, wiesz, z głową, no, też, żebyś sobie poukładał. Najpierw to ułożono. A później będziemy rozmawiać dalej. Frędzlu jebany, mam bardzo dobrze już ułożoną głowę. Kiedyś miałem z tym problemy, przyznaję jak najbardziej, ale uwierz mi, że od jakiegoś czasu już bardzo dobrze mam zblokowaną głowę. A z tego, co widzę, to ty nie siedzisz za bardzo formą, wiesz? Tak. Dlaczego no, tak uważasz? Ale na taką Alan? Pizdę jak bo ty wystarczy. Bo nie, bo widziałem to Parker, który wyszedł z baru, widziałem co z nim zrobił. Dla mnie to kurde, urosłem, naprawdę, aż urosłem w głębi siebie, jak zobaczyłem, naprawdę. A ile urosłeś? 2 centymetry, 3? No wystarczająco, żeby się najebać. Ale jak najebać. Ty urosłeś w wieku 30 lat? 31. Urosłem w duchu, naprawdę, uwierz mi, że naprawdę, kurde, dużo lepiej się zrobiło, jak zobaczyłem twoją wiadomość, więc radziłbym ci naprawdę trenuj, kurwa. Ale ja nie muszę trenować do siebie, Kwiecińska. No to dobrze, szmatławcu, to dobrze. Alan, powiedz, Alan, co miałeś na myśli, mówiąc, że Casio to jest dla ciebie rozgrzewka? To, że się całkowicie przestawiłem. To, że urosł. Przestawiłem się całkowicie. Przestawiłem się całkowicie za boks. Całkowicie. Nie, zobaczyłem jeszcze jego walkę. Jeszcze z Tańculą. A. O Boże. No i co? Dawaj. Ale mówię dobrze. Dobrze. Dobrze, czy nie dobrze? Alan, to powiedz nam, co właśnie sądzisz. Pan zajebał fałto inne. No. Kurwa, debil. Ja pierdolę. Przyjebał fałto i Alan się wodzi. Kurwa, stań, chłopie. Brejfet. Alan, co sądzisz? Zajebał fałto. Co sądzisz ostatni pojedynku Casiusza? No, gdyby nie, gdyby te królowie wiedzieli, to co, żeby go najebał.
czy co? No moim zdaniem go wypunktował przez dwie pierwsze rundy, go wypunktował. Ale kto kogo? A urosłeś po tej walce? Kurwa, ty się nie udzielę tam śmierdzącej bary. A ty zajebałeś auto, to ale z tobą nikt nie gada, rozumiesz to? Ja z tobą rozmawiam i to wystarczy. Ale kondonie zajebane, łyski, nikt z tobą nie rozmawia. My ciebie słuchamy, Anal, no. Nikt ciebie nie zajebie, to dopiero jak będziesz wywołany, szmaciarzu, to wtedy się odzywaj. Ale łyski. Słuchaj, dziwko, ty mi nie będziesz mówiła, kiedy ja mam się odzywać, no to jest proste. Mordę, bo się ciebie nie pyta, mordę to masz ty i świnia. Kondoniarzu zwykły, zamknij ci mordę, już bo się ciebie nie pyta, dobrze? Szkoda, że nie jesteś taki cwany, kiedy siedzisz naprzeciwko mnie. No to ja będę taki cwany. Zobaczmy, no ale ja jak będę? No kiedyś nie miałeś nie możliwość przedmów, to powiedziałeś, że lekarz zabronił ci się ze mną kłócić. Po terapii. To ty chyba leków kurwa nie wziąłeś. Ale teraz to... urosłeś, bo zobaczyłeś moją walkę z tym, z Normanem. Leków nie wziąłeś, szampaniarzu. Czyli leków nie wziąłeś, dlatego jesteś taki wygadany. Szampaniarzu, leków nie wziąłeś. Szampaniarzu? A co to znaczy szampaniarz? Kim jest szampaniarz? Ja też nie wiem akurat, ale śmiesznie brzmi. No. Kim jest szampaniarz, Alan? Kim jest szampaniarz? Teraz stoi, czeka na kurwa na jakieś atrakcje. Nie? Poczekajcie, bo ja mam teraz też w sumie ważne pytanie. Ty jeszcze nie widziałeś tego. Ty jeszcze nie widziałeś, Alan, tego wywiadu. Słuchaj, bo mój brat nagrywał z tobą i ty nazwałeś Alana śmieć, kurwa, pizda. Tak kazałeś powiedzieć. Nie! Mnie wtedy nawet nie było. Kurwa, stałeś. Ty, Alan, jesteś zaskoczony, że Casio tak mocno w sumie z tobą poleciał. Jeszcze raz? Czy jesteś zaskoczony, że Casio z tobą tak mocno poleciał? No to dobrze, zobaczymy, czy będzie podczas walki taki mocny. Ja już powiedziałem, że nie będę za bardzo dużo mówił, tylko zobaczymy na walce. O. Każdy kurwa jest do walki mocny. No. To ci na pewno dużo lepiej wyjdzie, jak nie będziesz mówił za dużo. Ale on nie odpowiedział na pytanie. Zapytaj go jeszcze raz. Zapytaj go jeszcze raz. Ja sobie z łysko nie rozmawiam. Zapytaj go jeszcze raz, żebyś odpowiedział tak albo nie. Łysa kurwo. Słuchaj, dziwko, słuchaj. Ja rozumiem, że pojechałaś teraz do klienta, ale ja nie jestem twoim klientem. Zajmij się tam tym wszystkim, co masz robić, nie? Po podstawówce zaocznej zamknij tą mordę, dobrze, kurwo jebana. Co po podstawówce? A były? No to jest po podstawówce. Po podstawówce zaocznej. A gdzie dobra. Jest podstawówka zaoczna? To jest kończyk, kurwa. No ja nie wiem, ja się nie uczyłem. To kurwa, to tam zapała ci powie najlepiej. A ja mam trzy klasy to, tylko skąd wiesz, że jestem po zaocznej? Dwie pizdy się dobrały i przekrzykują się nawzajem, więc ja nie słyszę. Ale nikt tu nie krzyczy, szampaniarzu. Kurwa, ja pierdolę. Kutasiarzu ty. No. Ty kutasiarzu nie bamy, naprawdę. Ty jesteś po podstawówce zaocznej. No, dobra, ty wymyj coś swojego, dobrze? Wymyj coś swojego. No. Nie, panowie, jesteście gotowi, żeby... Pizdą i szmatą najgorszą szmatą jestem. Szampaniarz! Gratulacje, ale ja. Słuchaj, gratulacje. Ale ja też cię pozdrawiam. Zadaj mu pytanie, żeby odpowiedział tak albo nie. Chciałbyś być na jednym panelu razem właśnie jeszcze z Michałem Pasternakiem, żeby sobie wyjaśnić kilka spraw? Krótko. Jak najbardziej. Najlepiej was obok posadzić. A jaką sprawę byś chciał wyjaśnić? Słuchaj, szmaciarzu, jebany, gratulacje, bo awansowałeś. Bo teraz jesteś na pierwszym miejscu, bo chciałbym z tobą jak najszybciej walkę stoczyć, wiesz? Ale ja to nie chcę takiego... Ale którą sprawę ze mną chcesz wyjaśnić? Ale kurwa, mogę ciebie wyjaśnić jak najszybciej. No kurwo, debilu jebany, którą sprawę chcesz wyjaśnić? Ty słuchaj tego, co do ciebie mówię. Którą sprawę? Ale kurwa, wszystkie kurwa. To, że kurwa mnie brędzi. Jeśli to kurwa na samolot. Nie. A powiedział, że już nie chce rozmawiać. Wymień dwie sprawy, które chcesz wyjaśnić. Dobra, Hubert, bo tak szybko, bo kurwa ja lecę na pierdzielę na trening. Na szybko wymień dwie.
Dwie. To jedno. Wszystkie, ale wszystkie szmaciarze, wszystkie ale jedną ciebie wyjaśnię. Wymień jedną. Jedną dużą, kurwę, wyjaśnię. Jedną. Długo, mam nadzieję. Jedną. Wymień jedną sprawę. Ciebie chcę wyjaśnić. Ale jedną sprawę. No to jedna taka najgorsza kurwa, którą chcę wyjaśnić. No to wyjaśnij siebie. No ciebie wyjaśnię, szmaciarzu jebany. Ej, Alan, bo powiedziałeś, że chcesz wyjaśnić... Powiedziałeś, że chcesz... Niech go ciągnie kichę, jebany, bo tylko do tego się nadaje, ty. Alan, powiedziałeś, że chcesz wyjaśnić jedną i drugą, no to... co masz do kasy no jedno, w takim razie? Jedno wyjaśni 18 maja, drugą kurwę ale wyjaśnię... Co, ale co masz do kasy? Następny film. Co ty do mnie masz, jak ja tak dobrze o tobie mówię? No, dobrze. Ale to co masz do kasy? Dobra, już. Nie, poczekaj, porozmawiamy jeszcze. Kwiecińska, no, czekaj. Nie ma czasu. Kondoniarzu zwykły. Alan, no. Ale co masz do kasy? Ostatnie pytanie. No. Co mam do Kasjusza? No. No to, co mi ubliża, kurwa, to, co mi ubliża, chociaż nie wiem, jaka jest program. Gdzie, jak to ale sobie to, zobacz program, jak ja miło o tobie mówię cały czas. Jak wyzwałeś go od śmieci. Wyzywa mnie, kurwa, od tej, od śmulu i tak dalej. Kiedy? No teraz, mówię, że nie słyszałem. Muli! Nie, nigdy nie brałem. Że jednego ćwuna, że jednego i drugiego ćwuna. Teraz... No. No. Przecież ty nigdy nie brałem. No. Co no dobrze. Ty, kurwa, Alan, przecież ty pojebany jesteś? Szampaniarzu, przecież ty nigdy nic nie brałem. No dobrze, dobra, to się śmiejecie, nabijajcie, na tym to będzie śmiał się ostatni. A w co wy zajebałeś autem? No, nic nie zajebałem. Jestem teraz na świeżym powietrzu, właśnie się z portem siadam do auta, jadę na tej. Alan, czyli co? Kolejny Michał Pasternak, tak? Do zobaczenia. Na razie. Ale do zobaczenia na razie. On powiedział, że będzie mniej, teraz słów używał. Ale, kurwa. Piękny telefon. Zadyszał. Szampania.